Przedstawienie Piękna i Bestia to jeden z pokazów Teatru 52, który od 2008 roku corocznie wystawia jedno duże wydarzenie, aby pokazać wokalne, taneczne i aktorskie talenty swoich uczniów. Uczniowie od 1 do 8 klasy, 60 dzieci na scenie, tańczących, śpiewających, grających, Piękna i Bestia w tym roku, no całe mnóstwo efektów specjalnych, specjalna scenografia przygotowana przez pracowników szkoły i nauczycieli. No i w tej oprawie no, błyszczą, myślę, talenty naszych dzieci, bo o to nam chodzi, żeby pokazać, że dzieci są zdolne, że im się chce i że warto w nie inwestować. Oswajają się ze sceną, mogą pokazać swoje możliwości, no i na pewno nabierają pewności siebie i wierzą w to, że różne rzeczy są możliwe. Dodatkowo dzieci są zmotywowane, ponieważ widzą przed sobą szeroką publiczność, która wspiera ich gromkimi brawami. Sala pęka w szwach. Najpierw mamy stres, czy przyjdą goście, a potem mamy stres, czy się zmieszczą na sali. Ale zawsze jakoś to wszystko się da pogodzić. Bardzo się cieszymy. Bardzo dużo absolwentów, którzy grali, występowali przez lata na scenie. Rodziców, dziadków. Dla środowiska myślę, że to jest takie dość duże wydarzenie. Znaczące, żeby zobaczyć swoje dzieci na scenie. Trzymałem się, gdy bez pozwolenia zapoczęstowano cię herbatą. Panie, ja chciałem od razu zaznaczyć, że byłem